Dobra. Jesteśmy po raz drugi. Zeszliśmy z plaży, bo jest bardzo gorąco, jest godzina 11. Pijemy coś takiego jak wodę. Co to było? Z cytryną i solą. Z cytryną i solą. O no! Aha, nie. Autobus nam przyjechał, ale to pojedziemy następnie. No, Kasia zajmuje się wieloma rzeczami. Przyjechała do Amritapuri, tak jak wspomniałem, z Himalajów. A konkretnie skąd? Biopal. Jak? Biopal. Biopal? Jest. To mi się kojarzy. Jest, tak. Ale to nie jest to. To jest miejscowość, tak? Tak, tak, bo tam byłam na festiwalu, na którym tańczyłam. No. I jak wspomniała, zajmuje się tańcem. Jakim tańcem? Tańcem buto. To znaczy? Coś więcej? Na czym polega ten taniec? Na ruchu. No, nie mamy tutaj warunków do tego, żeby dętka się nam zatańczyła. I na bezruchu. Na bezruchu. Tak. Znaczy to jest taniec buddyjski? Więc tańczymy pomiędzy tymi dwoma... Two forces. Zapomniałam, jak się mówi po polsku, dlatego ten wiec może nie wyjdzie. No bo tak, jeszcze na marginesie, Kasia od 10 lat mieszka w Indiach z małym przerwnikiem, nie. Tak? Nie. Nie? Nie. Tak 10 nie. lat temu przyjechałam pierwszy raz do Indii. To tak plotki po wasze ramieniu są. Ale spędzam sobie dużo czasu. Dużo czasu. Jezus Maria, jak to gorące. No i tym tańcem się zajmujesz, tak? I co jeszcze? Co jest twoją pasją? Oprócz tańca? Życie. Życie. Samo życie. Drąż, no co? Drąż. Dobra, samo życie. To znaczy w jaki sposób? Bo... Zajmuję się znajdywaniem pięknych przedmiotów. No właśnie. I utrzymywaniem pięknych przedmiotów przy życiu. Mhm. Potem zamieniam je w przedmioty magiczne i z nimi tańczę. To na tym polega. Bo one już są przedmiotami magicznymi, tylko trzeba to zobaczyć i uruchomić. Rozumiem. Ja coś słyszałem o tym tańcu, ale bardzo dawno temu. Kochani, jest gorąco i się robi coraz cieplej. Także zapraszamy was do Indii. Przyjeżdżają tu bardzo różne ciekawe osoby, tak kobiety, jak i mężczyźni. Prawda? Jak ktoś nie wie, to w Indiach jest oficjalnie trzecia płeć, tak zwana trans. A więc pomiędzy jednym a drugim, między chłopakiem a dziewczyną. Nie będę już rozwijał ten trans. Trans, tak. I zapraszamy na Delfin Beach tutaj na. Plaży. I do zobaczenia w następnym wejściu.